W trakcie rowerowej wycieczki jest pilna potrzeba kontaktu, a tymczasem padła bateria w komórce. Na szlaku pojawia się potrzeba dopompowania powietrza do kół jednośladu albo wykonania prostej naprawy. A może po prostu szukamy wygodnego miejsca do odpoczynku przed kolejnym etapem wycieczki? W każdym z tych przypadków doskonale sprawdzą się specjalne ławeczki solarne montowane na szlaku Folga na Zakolu, którego oznakowanie i infrastruktura powstają dzięki projektowi realizowanemu przez lokalną grupę działania Razem na Wyżyny. W zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej włączyły się również LGD Bractwo Kuźnic, LGD Leśna Kraina Górnego Śląska, LGD Brynica to nie granica i LGD Zielony Wierzchołek Śląska. Jest to potrzeba, która wzrasta na znaczeniu w moim odczuciu, bo jeździ coraz więcej ludzi na rowerach. Jest to fajny sport, pozwalający na spędzanie czasu z rodziną i pełnienie tej aktywności fizycznej, która pozwala też lepiej endorfinom płynąć do mózgu. Także to jest super inicjatywa. Na terenie naszego LGD to jest duże zapotrzebowanie, bo w tej chwili moda na to nastała. Coraz to więcej ludzi jeździ na tych rowerach. To zdrowie przede wszystkim. Relaks, zdrowie, kondycja się wytwarza, także to jest bardzo, bardzo potrzebne i myślę, że w tym celu jako LGD bardzo dobry punkt, cośmy to zrobili. W ramach zadania projektowane i oznakowane są szlaki, a także tworzone mory, czyli miejsca odpoczynku rowerzystów. Ławeczka solarna to właśnie część takiego moru, który w przyszłym roku uzupełniony zostanie o tablicę informacyjną prezentującą przebieg szlaku oraz urządzenie edukacyjne dla dzieci. Na terenie LGD Razem na Wyżyny takich miejsc stworzonych zostanie 12, będą znajdować się w miejscowościach, przez które przebiega szlak rowerowy. Ten szlak rowerowy, to znaczenie, te ławeczki, no jakaś atrakcja dla młodzieży, dla dzieci, dla mieszkańców. Jest to atrakcja, tym bardziej, że Borowa jest takim miejscowością, gdzie tu dużo wczasowiczów przyjeżdża, Częstochowa, Kłobuck i nawet ze Śląska, bo tu mają domki, mają, dlatego to jest piękny teren. Stojąc tutaj, to nie widać tego wszystkiego, ale iść w las, to się widzi, to czuje się, jakby człowiek w górach był. No i lepiej to widać zdecydowanie z roweru niż z samochodem. O właśnie, zdecydowanie z rowerem lepiej widać. Samochodem się za szybko przejdzie, rowerem się idzie pomału. W dobrym miejscu stoimy, bo jesteśmy na Borowej, blisko zalewu w Ostrowach, w pięknym parku, który wykonaliśmy i każdy, kto się tutaj zatrzyma, spokojnie dojedzie nad zalew w Ostrowach i będzie miał piękną podróż rowerem. Pomysł takie pojawienia się takiej ławeczki oceniam na bardzo dobry i trafny, ponieważ to jest ścieżka rowerowa, gdzie dużo rowerzystów korzysta i rajdy rowerowe, i osoby pojedyncze, i grupki takie mniejsze. Także myślę, że jak najbardziej dobra właśnie, bo i oświetlona, i z częściami, także na plus. Ławeczki wyposażone są w dwa porty USB, cztery stojaki rowerowe oraz stację naprawczą do rowerów. Stacja wyposażona jest też w zestaw kluczy, które pomogą w podstawowej naprawie rowerów, między innymi zestaw imbusów i łyżkę do opon. Jest także automatyczny kompresor do napompowania koła, a także uchwyty umożliwiające podwieszenie roweru do stacji. Dla gmin zrzeszonych w LGD Razem na Wyżyny to kolejna inwestycja podnosząca atrakcyjność tych terenów pod względem rekreacyjnym. Z LGD współpracujemy od samego początku, byliśmy jako gmina współzałożycielem LGD Razem na Wyżyny, jako jedyna gmina z powiatu kłobuckiego, co warto podkreślić, bo reszta gmin to gminy częstochowskie. I tutaj na tym placu, gdzie jesteśmy, jest piękna siłownia zewnętrzna, która została wykonana w ramach naszej współpracy z LGD. Także budujemy po drugiej stronie tego placu, na którym się znajdujemy, jest bardziej zalesiona część na drugim brzegu rzeki Zwarty. I tam teraz też jest rozpoczęta inwestycja, która poprawia walory stawu, który tam się znajduje i będziemy bardzo fajne miejsce do odpoczynku. Warto podkreślić aspekt ekologiczny nowego przedsięwzięcia. Na tyle każdej ławki znajduje się panel słoneczny o mocy 150 W, dzięki któremu możemy naładować telefon czy napompować koła bez zużywania energii elektrycznej z sieci.